Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Czytałem, zadawałem sobie razem z autorką pytania, szukałem odpowiedzi, często niejednoznacznych, i znów wracałem do pytań. Pytań o Marię Rodziewicz, albo jako pisarkę, Marię Rodziewiczównę. Już samo to rozróżnienie na osobę Rodziewicz i osobę piszącą Rodziewiczównę jest znaczące i intrygujące. Śladami jednej z najpoczytniejszych pisarek przełomu XIX i XX wieku w Polsce poszła w biografii Rodziewiczówna gorąca dusza Emilia Padoł. Ona nie chciała książek poprawiać, to deklarowała i z dumą do końca życia powtarzała, że ona nie poprawia, nie kreśli, nie obcina i nie będzie robić takich rzeczy. Czyli też stanowcza była Maria Rodziewiczówna. Stanowczo polecam naszą rozmowę z Emilią Padoł, która będzie gościnią tej odsłony Alfabetu Wojtusika. Słowa naszą użyłem nie bez powodu. To przecież nasz, wasz podcast. Pomagacie mi go realizować na różne sposoby. Najważniejsze wsparcie to wsparcie od moich patronek i patronów na patronite.pl. Bardzo wszystkim dziękuję za ten rodzaj zaufania i pomocy. Rozmowy do podcastu zawsze realizuję w terenie, co zresztą mam nadzieję w podcaście słychać. Często do autorów dojeżdżam i potem wracam do Krakowa. Dzięki patronom i patronkom ustalanie logistyki nie jest problemem. Pomóżcie mi rozwijać alfabet. Zapraszam do grona patronów, patronek. Szczegóły znajdziecie w zakładce Alfabet Wojtusika na stronie patronite.pl. Partnerem tego odcinka podcastu jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Znajdziecie tam największy wybór audiobooków po polsku. Z tego, co sam już przesłuchałem, zwierzam się w mediach społecznościowych. Wystarczy znaleźć stronę Alfabetu Wojtusika na Facebooku czy Instagramie, włączyć subskrypcję tego kanału, do czego zachęcam, i tam od czasu do czasu znajdziecie informacje o tym, czego już wysłuchałem w całości. A na koniec tego odcinka polecę wam jeden z audiobooków autorki, którą bardzo cenię. Biografia będzie do czytania i do słuchania. Przede wszystkim do słuchania. O literaturze Łukasz Wojtusik. Ten odcinek powstał we współpracy z wydawnictwem literackim, w którego siedzibie przy ulicy Długiej spotkaliśmy się z Emilią Padoł. Wydawnictwo literackie opublikowało książkę Rodziewiczówna, gorąca dusza, w jednym z pokoików. Zamknęliśmy się w WLC, rozstawiłem mikrofony i z Emilią Padoł rozpoczęliśmy rozmowę o książce i postaci Marii Rodziewiczówny, czy jak kto woli Marii Rodziewicz, choć w kontekście listów to chyba Maria Rodziewicz będzie bardziej adekwatna. Dlaczego, to się wyjaśni w rozmowie, a mnie interesował wątek dotyczący listów, a w zasadzie tego, co dało Emilii przepisywanie listów Rodziewicz. R jak rozmowa. Przepisując listy Rodziewiczówny, odkryłam, że Rodziewiczówna nie podpisuje się Rodziewiczówną, tylko podpisuje się jako Maria Rodziewicz, Marroc i jeszcze kilku innych skrótów też używa. Więc tak, to było, tego na pewno nauczyło mnie przepisywanie listów. Dlatego wprowadźmy taką nomenklaturę do naszej rozmowy, że gdy będziemy mówili o pisarce, to będzie Rodziewiczówna, tak jak się zresztą podpisywała na książce, a kiedy będziemy mówili o sobie, to będzie to Maria Rodziewicz, bo rozumiem, że ona by taką wersję mogła przyjąć. Ta wersja wydała mi się prawdopodobna, bo tak właśnie mi się przedstawiała. W listach przedstawiała mi się jako Maria Rodziewicz. Na okładkach książek widzimy ją jako Rodziewiczównę i taki też podział, który zasugerowałeś, przyjęłam w książce, więc jest on naturalny dla czytelników. Kiedy czytałem biografię napisaną przez ciebie, to miałem wrażenie, że ta gorąca, kozacka dusza to jest taka dusza, która miała taką możliwość składania się z wielu osobowości jednocześnie. Trochę jak u Virginia Woolf. Zdecydowanie. No. Maria nas zaskakuje tymi swoimi osobowościami, ale wiesz, to może już jest kwestia mojego obcowania z nią bardzo długiego. Ja ją widzę jako spójną postać, ale chcesz coś jeszcze dopowiedzieć do tej kwestii? No właśnie, chcę dopowiedzieć do tej kwestii to, że miałem takie momenty, kiedy myślałem sobie, no jak to wytłumaczyć? Jak z tego wybrnąć? Bo mam takie wrażenie, że biograf może nie jest obrońcą
ale też nie powinien być chyba takim totalnym demaskatorem, mm-hmm. że twoja rola jest gdzieś po środku, pokazać różne wątki, pójść za tymi wątkami. I to czasami w przypadku Rodziewicz jest arcytrudne, mimo dostępnych źródeł. Może to dostępność źródeł powoduje, że widzimy ją jako taką naprawdę wielopłaszczyznową postać. Czasami wydawałoby się na pierwszy rzut oka pełną sprzeczności. Co do roli biografa, wydaje mi się, że biograf, biografka powinna rozumieć, starać się zrozumieć przede wszystkim postać, a dwa, pokazać ją możliwie najpełniej i to właśnie staram się zrobić w swojej książce. Jeśli chodzi o źródła, mało tak naprawdę jest tych źródeł osobistych, są lata. To mi bardzo przeszkadzało w pracy nad książką, kiedy wiedziałam, że są bardzo ciekawe momenty w życiu mojej bohaterki, na przykład dekada przed pierwszą wojną, a listów jest jak na lekarstwo z tego okresu, więc trzeba było szukać w innych relacjach i uzupełniać innymi rzeczami. Tak, więc te lata budowane, opowieść o tych latach budowana ze strzępów była dla mnie największym wyzwaniem. Dla mnie, przyznaję, największym wyzwaniem było to, żeby to wszystko ogarnąć. Jak ty to ogarnęłaś na poziomie twórczy, nie wiem, kryminaliści, czyli specy od pisania kryminałów, na przykład Marek Krajewski, wiem, że mają bardzo ściśle rozłożony plan. Są tacy, którzy piszą to w Excelu. Jak ty te wszystkie wątki ze sobą łączyłaś? To był taki flow, strumień? Nie, miałam też notatkę. Książka rodziła się z konspektu i sam konspekt na pewnym etapie miał 200 tysięcy znaków, czyli już znacznie wykraczał poza jakiekolwiek ramy konspektu i tam sobie wklejałam. Wiedziałam, że będę realizować ten podział, który w książce jest, czyli na pory roku, na 6 pór roku. Postanowiłam jej życie ułożyć w ten sposób, ale wcale nie zaczyna się od wiosny, zaczyna się od zimy. I według tego podziału uzupełniałam sobie wątki, relacje, ciekawostki i faktycznie miałam potężny plik konspektowy do tej książki, no i rozbudowywałam go. A frustracja? Towarzyszyła ci frustracja, że na przykład, nie wiem, próbujesz ustalić najprostszą rzecz, czyli kiedy urodziła się Emilia Maria Rodziewicz i okazuje się, że ząg. Tak, to była frustracja i żebyś wiedział, że to, co przedstawiam w książce i metryka, do której dotarłam, udało mi się do niej dotrzeć właściwie już pod koniec prac, więc książkę zaczęłam pisać jeszcze mając w głowie inną datę, ale z czasem okazało się, że ta metryka była znana, ale ja musiałam ją też przetłumaczyć, a to wcale nie było takie proste i potrzebowałam zaufanych osób i tłumaczy, którzy też potwierdzą wiarygodność tej metryki i różne rzeczy wokół niej pomogą mi rozstrzygnąć. Więc tego ostatecznego rozstrzygnięcia dokonałam właściwie pod koniec, mając już zamknięte zakończenie. Jeszcze zmieniałam początek właśnie w zakresie daty urodzenia. Tych wątków jest tak wiele, że ja bym tylko chciał zasygnalizować pewne elementy, które pojawiają się w twojej książce. Może takie dychotomie, pozorne przeciwieństwa. Feministka czy ziemianka? Feministka i ziemianka. No i właśnie, no i gdzie nie wetkniesz? To zresztą będziecie państwo świadkami i świadkiniami tego, że tak właśnie jest w przypadku Rodziewicz, że nie da się pójść prostą ścieżką. No nie da się, no. Ona zdefiniowała ziemiaństwo feminizmem, a feminizm ziemiaństwem. I to jest całe bogactwo palety jej właśnie i osobowości, ale też, no to jest dla mnie bardzo ciekawe, że ona każdy z tych schematów i każdą z tych szufladek, do której próbujemy ją włożyć, rozsadza. I jest to postać, która ma taką niezwykłą siłę i moc. Bo był taki moment, kiedy ona rzeczywiście kumplowała się z ruchami emancypacyjnymi, ale z drugiej strony zmieniała na przykład swoje poglądy na temat rozwodów. Mhm. Raz tak, a drugi raz tak. To prawda, ale ona żyła też w czasie, kiedy świat się tak potwornie zmienił, przyszło tyle rewolucji społecznych, tyle przemian, ten w ogóle symboliczna klamra od powstania styczniowego do powstania warszawskiego, a pomiędzy jeszcze dwie wojny, rewolucje. No, tego było bardzo dużo i też ona urodziła się jako mieszkanka Imperium Rosyjskiego, umierała w Warszawie, wychodząc z powstania i bardzo silnie związana ze swoją polską tożsamością, a równocześnie czuła się i przez dużą część życia mówiła o sobie, że jest Litwinem. Jeszcze nie Litwinką, tylko Litwinem. Więc faktycznie bardzo jest wiele tych sprzeczności i ja też staram się pokazać to w tym szerszym tle, w tle przemian społecznych, bo ono mi się wydaje bardzo istotne. Co może część czytelników może nie zaskoczyć, bo to akurat sprawa znana, ale być takim mocnym bodźcem w czasie czytania, to są fotografie. Na tych fotografiach widzimy dziewczynkę, a później już widzimy kobietę w męskim stroju. Ona w wieku lat 18 traci ojca i decyduje się ten męski strój i symbolicznie, i praktycznie założyć. Jaki to wymiar ma dla niej? Jak na to patrzysz?
I widzisz, kolejne pytanie, na które trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie. Bo tych wymiarów jest wiele, bo być może miało to wymiar praktyczny, zakłada męski strój, bo zajmuje się męską częścią gospodarstwa, przejmuje gospodarstwo, robi coś, czego kobiety nie robią w tamtych czasach. Decyduje się, że nie wyjdzie za mąż, no bo gdyby wyszła za mąż, abstrahując na moment w ogóle od jej orientacji seksualnej, gdyby wyszła za mąż, pieczę nad tym majątkiem sprawowałby jej mąż. Ona nie miałaby pełni władzy nad tym wszystkim, więc być może zakłada kostium męski, ale być może wyraża w ten sposób swoją tożsamość płciową i nad tym też się troszkę w książce zastanawiam. To i panieństwo też jest symboliczne. Panieństwo jest bardzo symboliczne, bardzo wcześnie zadeklarowane i jest konsekwentne do końca. To jest takie w założeniach formacyjnych top ten chyba, nie? Tak, absolutnie. No, ma kilkanaście lat, nie, może trochę więcej, ale nie pamiętam teraz dokładnie roku, w którym ona to deklaruje, ale jest młodą dziewczyną. Jest to ten moment, kiedy zakłada kostium męski i mówi, nie, wyjdę za mąż nigdy, na pewno. To jest konsekwencja także innych rzeczy, o których państwo sobie przeczytacie oczywiście w książce, natomiast to, co jeszcze mnie ciekawi na poziomie tej męskości zewnętrznej, to jest też to, że musimy osadzić tę historię w jej majątku i w przyległościach, które są terenem, po pierwsze, urodziła się pod zaborem, po drugie, to, co ona uważa za swoje, to jest jej, natomiast żyje w przestrzeni innych społeczności, narodowości i religijnych, i etnicznych. No i to jest taki tygiel. Ona ten tygiel rozumie? Stara się być blisko niego? Czy są jakieś takie, wiesz, jakie są relacje? Bo mówimy o społeczności Poleszuków, Białorusinów, Ukraińców, no i w tym wszystkim Rodziewicz. No kiedy jej życie się zaczyna, to jest Imperium Rosyjskie, więc są w ogóle inne realia. Dominuje rusyfikacja, tak to możemy ująć. Potem jej życie się rozwija, przychodzi rewolucja 905-907 roku, wyłaniają się kwestie narodowe, etniczne zaczynają się komplikować. Właśnie ta jej litewska tożsamość jest ciekawa, bo ona bardzo, jako młoda dziewczyna, identyfikuje się jako Litwinka, Litwin, mówi o sobie, no ale potem widzi już im bliżej pierwszej wojny, że Litwa to trochę coś innego i też ten ruch, no Litwini dążą do wyodrębnienia się z tej wspólnoty z Polską, która ich pożarła, co tu dużo mówić. I absolutnie Maria Rodziewicz ma bardzo wiele problemów z identyfikacją, a kiedy przychodzi druga RP, to już jest w ogóle inny kraj, bo mamy całą administrację polską, mamy struktury, mamy polonizację, mamy na tym terenie dzisiejszej Białorusi, wówczas Polesia, który zamieszkują głównie autochtoniczni Poleszucy, oni posługujący się też językiem tutejszym, czyli poleskim, który zresztą pisarka bardzo dobrze zna i też był jej bliski. No więc ta grupa jest dosyć brutalnie polonizowana i jest to wszystko szalenie trudne. Czy Maria Rodziewicz to rozumie? Trochę rozumie, trochę wie, że trudno będzie w tym starciu przeciągnąć linę na stronę polską, ale równocześnie to jest jej misja życiowa. Ona jako polska ziemianka, polska pani, mieszkanka polskiego dworu uważa, że ma władzę nad tą krainą i nad jej mieszkańcami, więc to jest ten najtrudniejszy dla mnie element jej biografii. Tych trudnych elementów jeszcze dotkniemy, ale ja jeszcze chciałbym zostać w tym męskim kostiumie, bo w pewnym momencie piszesz, że w ogóle męski kostium dawał jedną rzecz. Pozycję mężczyzny, która na wsi była zupełnie inna niż pozycja kobiety, nawet na dworze. A druga rzecz to jest ta wolność, siła i wolność. Tak sobie to wyobraziłem, czytając w ogóle książkę w tym kluczu. Większą wolność robienia tego, czego się chce i tak, jak się chce, i taką pewność, że to, co powiedziałam, zostanie zaakceptowane i przyjęte. Nie będzie podważane. Tak, ja myślę, że ona w ten sposób używała tego męskiego kostiumu i poza strojem bardzo charakterystycznym, który widzimy na nielicznych niestety fotografiach, jej atrybutem też był papieros, no to też taka męska rzecz, paliła do końca swojego życia, więc to podkreślenie, manifestowanie własnej wolności było dla niej bardzo ważne, ale jak to się miało w relacjach chociażby z chłopami, Białorusinami, Poleszukami? Nie do końca, myślę, że oni aż tak nie widzieli jej stroju jako takiego silnie
męskiego, bo też na wsi ona się ubierała inaczej. Nosiła się bardziej, nie wiem, powiedzielibyśmy casualowo, zakładała jakieś lniane koszule. Ten strój wymykał się tym ostrym podziałom płciowym. Z kolei ten kostium warszawski, stołeczny, z sukna doskonale skrojonego i zawsze o kroju męskim, jak to zwykło się mówić, on bardziej kłuł w oczy, zdecydowanie bardziej. Powiedziałaś o tym, że śledząc historię Rodziewicz, możemy tak naprawdę prześledzić też wątkiem historycznym przemiany społeczne. Ja rzeczywiście odnalazłem paralele, czytając twoją książkę, z opowieścią o Selmie Lagerlöf i o jej przyjaciółkach, partnerkach. To też w ogóle jest taka kwestia, która jest arcyciekawa i nie do końca jednak wyeksplikowana o pejzażu tych relacji. I u Selmy jest podobnie, to znaczy rzeczywiście też śledząc jej historię możemy przejrzeć to i odbić się w tym, jak wtedy w ogóle wyglądała sytuacja kobiet na przełomie XIX i XX wieku i to, jak ona się zmienia, jak te elementy emancypacyjne dochodzą do głosu. Ale powiedz mi to, bo to jest dla mnie frapujące i bardzo interesujące, że wydawać by się mogło, że drzewiej to bywało tak, że jak dwie panie były widziane razem, trzymające się na przykład za rękę, albo chodzące pod rękę, no to skandal. Wręcz przeciwnie, i historia twojej bohaterki, i historia Selmy Lagerlöf pokazuje jednoznacznie, że to, co było akceptowane jeszcze w XIX wieku, na początku XX, później, w dwudziestoleciu międzywojennym, staje się jakąś efemerydą, staje się pretekstem do żartów niewybrednych, do skeczy kabaretowych i do przytyków. To, o czym mówisz, myślę, że jest związane z ruchem emancypacyjnym, z tym, z jego siłą na przełomie XIX-XX wieku, w pierwszej dekadzie XX wieku też, czyli wtedy, kiedy Maria Rodziewicz najintensywniej działa w środowisku emancypantek. I wtedy to było naturalne, że kobiety razem mieszkały, łączyły dochody, niekoniecznie musiała łączyć je jakaś nić miłości romantycznej. Mogły się po prostu przyjaźnić, dogadywać intelektualnie, razem pracować, łączyć się w tej robocie społecznej i to było dla nich ważne. Znamy taki termin małżeństwa bostońskie i to jest właśnie mniej więcej to i wiemy, że takie rzeczy działy się też w środowisku polskich emancypantek. No a z drugiej strony wiadomo też, że bardzo często pod tymi związkami kryło się coś więcej, tylko coś, co trzeba było ukrywać. W przypadku mojej bohaterki i jej relacji z kobietami, też z tymi najważniejszymi w jej życiu, na pewno największym problemem, wyzwaniem dla mnie był brak listów między nimi. I to, że nie mamy w ogóle zupełnie listów między nimi, bardzo utrudniał opowiedzenie tej historii od strony miłosnej. No ale Jadwiga Skirmunt, mogę powiedzieć, że była trochę takim długoszem dla Rodziewicz. No, ona zostawiła wspomnienia, które oczywiście bardzo wiele mówią, jak się chce je w odpowiedni sposób przeczytać i nie mam tu na myśli naciągania czegokolwiek do jakichś ram ideologicznych, ale one są przepełnione miłością. Tam bardzo dobrze widać moment zakochania, zawiązywania się relacji, bliskości, która się buduje i takiego pozytywnego bardzo przywiązania. Te wspomnienia są bardzo poruszające i kiedy je udało mi się zestawić z innymi rzeczami, ze słowami świadków, no to ta historia zaczęła w ogóle nabierać innego wymiaru. A czy sama Jadwiga Skirmunt była w ogóle kompletnie inną postacią niż umysłowo, że tak to nazwę, niż Helena Weichert, czyli pierwsza ważna kobieta w życiu Marii, a Maria była między nimi dwoma do końca, absolutnie do końca rozdarta, bo jeszcze na łożu śmierci one jej towarzyszyły. Co powodowało, że przez pewien czas żyła z jedną, a potem do miasta jechała do drugiej i tam się z nią spotykała, kłóciła. I opiekowała, bo to też jest taki bardzo ważny wątek schorowania Heleny Weichert. Mnie też udało się dotrzeć do materiałów, które wcześniej nie były znane. Przede wszystkim też udało mi się ustalić datę urodzenia Heleny Weichert, bo ona nie była znana i wiemy, że Helena była starsza od Marii o 6 lat. Tymczasem raczej wydawało się, że była młodsza, bo nie mamy zbyt wielu jej zdjęć i znamy właściwie takie jedno bardzo młodzieńcze, kiedy widzimy młodziutką osobę również w bardzo męskim stroju. Dla mnie to jest bardzo poruszające, że Maria Rodziewicz czuła ogromną odpowiedzialność za jej życie, za to, że musi się nią opiekować. Cały czas myśli o jakichś kuracjach dla niej, przeznacza pieniądze na to i widać, że ta odpowiedzialność za życie może kogoś, kogo uważała za pierwszą żonę, jest czymś, no świadczy o niej też bardzo dobrze, także to jest, to bardzo mnie to poruszało. To są też osoby, i to powiedzmy, o bardzo różnych poglądach, jasno, też deklarujące się albo po stronie takiej katolicko-tradycjonalistycznej, albo po stronie liberalno-lewackiej, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, i tam musiał być ogień, tam musiał być mnóstwo emocji. Tam musiało być mnóstwo emocji
konflikt, i konflikt między Jadwigą a Heleną, to wiadomo, że był i był nawet do końca. Jeszcze w powstańczej Warszawie ludzie mówili o tym, że one się nie lubią i dla Marii to też była bardzo skomplikowana logistyka, jak tutaj raz iść się spotkać z jedną, a potem z drugą. Mhm. Mieszkały w bliskiej odległości, ale to jej kursowanie, nawet kiedy już jest bardzo schorowana, ale widać, że ona musi te kobiety rozdzielać, że bardzo rzadko zdarza się tak, że one są gdzieś we trójkę razem, bo to się zazwyczaj kończy źle i kończy się ogniem właśnie jakimś. No to pokazuje też temperaturę uczuć i pokazuje moim zdaniem to, że silne uczuciowe kwestie tam Czyli rozumiem, wchodziły że takie w grę. Rzeczy są możliwe tylko w literaturze, na przykład w Lecie Leśnych Ludzi. Tak, w Lecie Leśnych Ludzi też jest trójkąt kobiet, tylko może już nie taki, nie jest z tą siłą emocjonalną, ale to jest też ciekawe, że oczywiście główni bohaterowie to są kobiety. Mężczyźni. Znaczy mężczyźni. W książce są mężczyźni, ale też oni są tak skonstruowani, że właściwie są ponadpłciowi i mają zwierzęce ksywki, czyli jest Rosomak, Pantera i Żuraw. Mhm. No i tak naprawdę jest to Maria Rodziewicz, która jest Rosomakiem, Żurawiem jest Jadwiga Skirmund, a Panterą jest Maria Jastrzębska. No i tutaj wyszło to zacięcie literaturoznawcze twoje, to ja chciałbym dopytać się, czy z historii literatury wynika, że po prostu trudno było wsadzić wtedy kulturowo i społecznie takie postaci, żeby były wiarygodne, bo ten stereotyp postaci silnej, przekraczającej siebie, napędzającej rzeczywistość, popędzającej fabułę do przodu, to jednak mężczyzna. To jednak mężczyzna i u Marii Rodziewicz też tak jest, zwłaszcza na początku jej twórczości. Pierwsze lata to są męscy, silni bohaterowie, którzy się mierzą z losem i są herosami, bo tak ich też konstruuje. Potem przychodzi ciekawy moment, kiedy ona się wiąże z Heleną Weichert i 10 lat ich wspólnego życia, to jest też zmiana literacka Rodziewiczówny, bo pojawiają się kobiece bohaterki i te kobiety stają się silne, pojawiają się rzeczy rewolucyjne, czyli na przykład nawoływanie do rozwodów. I jest wiele takich wątków w tej literaturze, które bardzo wykraczają poza dominującą wówczas obyczajowość. One może nie są jakoś szczególnie rozbuchane, bo jednak Rodziewiczówna zawsze się kontroluje i koniec końców prowadzi w stronę jakiegoś konserwatywnego rozwiązania i nie szokuje skrajnie swoich czytelników, ale bardzo uważnie czytałam te książki, więc byłam też wyczulona na wszystkie niuanse w nich. To skąd się ten konserwatywny korzeń wziął u Rodziewicz? To jest z jednej strony, rozumiem, jej ziemiańskie pochodzenie i to, co rodzice jej przekazali. Po drugie, jak rozumiem, jej wychowanie na poziomie formacji i edukacji, czyli Jazłowiec, czyli Siostry Niepokalanki i ta bardzo silna relacja katolicka, relacja też takiej zależności. To było fascynujące dla mnie, że ona musiała się nie wprost, ale spowiadać siostrą z jakichś swoich czynów, nawet kilka lat po tym, jak ukończyła, znaczy jak już nie była w szkole. No i też ten wątek, który jest pokrewny, czyli to, do czego dochodzi, że Jazłowiec i wypowiedzi Sióstr Niepokalanek do dzisiaj mają jawnie charakter antysemicki. To prawda. Na pewno uformowała ją ta ziemiańska tradycja i cały etos ziemiański i to, w czym wyrosła i to, że była tą sierotą z tego powstania styczniowego, sierotą w sensie rodzice pognani na Sybir, ona przez kilka pierwszych lat wychowuje się u krewnych, gdzieś jest też przerzucana między dworami, to jest moment okropnie trudny dla ziemiaństwa. Chłopi zostają uwłaszczeni, także w ogóle dokonują się ogromne zmiany, a równocześnie to ziemiaństwo są konfiskaty dworów, są utrudnione możliwości nabywania ziemi, znaczy właściwie Polacy nie mogą nabywać, ziemianie nie mogą nabywać ziemi na Kresach. Jak rodzice wracają, też dostają nakaz osiedlenia w Warszawie, nie mogą znowu wrócić na swoje ukochane Kresy, więc oczywiście ona w tym micie wyrasta i to ją wszystko bardzo mocno formuje. Kiedy ma lat 13, trafia do Jazłowca, no i trafia tam na 3 lata, więc to też na pewno jest bardzo ważny moment, w którym, no to jest taki formacyjny, myślę, że dla nas wszystkich czas, tak między 13 a 16 rokiem życia. I faktycznie no, matka Marcelina nie przebiera w słowach, jeśli chodzi o relacje polsko-żydowskie, jeśli chodzi o Żydów. Nie są to rzeczy miłe i też je przywołuje. Natomiast ona miała relację z siostrą Gertrudą, która była powieściopisarką. I to jest też ciekawe, bo możemy przypuszczać, że ta siostra Gertruda jakoś wpłynęła na Marię i być może podpowiedziała jej drogę życiową. No i te listy do siostry Gertrudy
Gertrudy już mają inny wymiar. Tam jest widoczna taka potrzeba kontaktu, bliskości, relacjonowania tego, co się dzieje. Oczywiście ona była ogromnie przywiązana do Jazłowca, ale wydaje mi się, że relacja z siostrą Gertrudą była pozytywna, ale czym innym była relacja z Marceliną Darowską, która faktycznie po latach, już Maria ma lat 30 i już jest autorką kilku bardzo dobrze odebranych, albo przynajmniej bardzo chętnie czytanych powieści. No a matka Marcelina ciosa kołki na głowie i mówi, że i właśnie podważa na przykład te emancypacyjne schematy i bardzo gniewa się na swoją dawną wychowankę, że taką śmiałością obyczajową się wykazuje w książkach. Wiesz, zawsze sobie myślę, że jeżeli miałbym dobrego znajomego albo znajomą i wysłaliby mi swoją książkę i ona by nie była dobra, to bym im o tym powiedział. Albo powiedziałbym, słuchaj, tak do 50 strony jest okej, a potem jest słabo. A jej nikt tego nie powiedział. Z czego to wynika? Bo bardzo często zresztą sama mówisz, że okej, 2-3 rozdziały fajnie, mm-hmm. i wielu krytyków o tym mówi, tak. że one są niezjadliwe w całości, tak. że fabuła się rozsypuje, że gdzieś to się wszystko rozpływa. Tak, że te książki czarują na początku i naprawdę można się nimi zachwycić, ale potem siada to wszystko. Słuchaj, no może ona nie miała dobrych znajomych, bo to też jeszcze jest taka kwestia, że ja często myślałam o tym życiu jako takim życiu losie ogromnej samotności, mm-hmm. bo wydaje mi się, że ona jednak, zwłaszcza w tej młodości, ta jej izolacja na Kresach była bardzo dotkliwa i jest też taki moment, kiedy ona nawiązuje relacje z Konopnicką, ja troszeczkę to mm-hmm. przywołuję i widać też, jak ona się garnie do tego środowiska warszawskiego, jak tam nikogo nie zna, że jest taką nieco może nieokrzesną, może nie nieokrzesaną, ale żyje, sama to zresztą podkreśla w listach do Konopnickiej, że w liście jednym, który znamy, no, że została sama w tej głuszy i musi tego wszystkiego pilnować. Ona jednak żyła w jakiejś izolacji i to o tym trzeba pamiętać, no a druga rzecz jest taka, że ona nie chciała książek poprawiać i to deklarowała i z dumą do końca życia powtarzała, że ona nie poprawia, nie kreśli, nie obcina i nie będzie robić takich rzeczy. Mm-hmm. No i tu może nam z pomocą przyjść fraza, która gdzieś puentuje ten wątek u ciebie w książce. Ja sobie ją oznaczyłem na potrzebę alfabetu, P jak pieniądze. Czy na studia był czas, na rozwój pisarskiej frazy, skoro trzeba było zarabiać pieniądze? No właśnie. I tutaj też jest taki konflikt tragiczny. Mam wrażenie, że ona, zarabiając te pieniądze, które zarabia, mogłaby spokojnie sprzedać swój majątek. Żyć albo światowym... rozdać, jeszcze gorzej, tak. po części. I żyć światowym życiem, mm-hmm. siedząc w Warszawie i zwiedzając całą Europę. Tak. A ona się uparła i w tym jest jakiś taki konflikt tragiczny. To znaczy, to był majątek, który piszesz, że był zadłużony. Jak wychodziła z długów, to się przydarzały jakieś katastrofy. Albo właśnie walec historii powodował, mm-hmm. że nagle po prostu to, co się miało, się traciło. Tam nigdy nie było dobrze. Tam nigdy nie było dobrze, bo albo były konflikty z wsią, albo właśnie przyszła pierwsza wojna, przyszła wojna polsko-bolszewicka. Majątek stoi na linii frontu, więc mm-hmm. wszystko jest stratowane. I tak jak mówisz, jak nie walec historii, to konflikty. Ona w tym sensie jest postacią tragiczną i jest też postacią tragiczną ze względu na to, co dla mnie jest najtrudniejsze, o czym też już powiedzieliśmy, że ten zapalczywość polska, ziemiańska, pańska jest straszna i była dla mnie straszna. Ona w to bardzo wierzyła i wierzyła, że ma rację i że w ogóle musi w tym wszystkim trwać. A tak jak mówisz, prawdopodobnie pisząc, odnosząc sukcesy, zarabiając, no mogłaby sobie pozwolić na zupełnie inne życie. Więc to jest też dla mnie to największe pytanie. Dlaczego? Co ją aż tak tam trzymało? Mógłbym zaryzykować takie stwierdzenie, że Rodziewicz to jest ta Rodziewicz od pewnie 5, 6 rano do 19, a po 21 jest Rodziewiczówna pisarka. Tak. I to by się zgadzało pewnie. To by się zgadzało. Ma na biureczku pewnie dużo papierosów już skręconych i siedzi i pisze. Zresztą ona to podkreślała, że w oparach dymu nikotynowego powieści nocami powstawały. Wątek, który jeszcze mnie interesuje, to jest podejście krytyki. No bo rzeczywiście nawet jak dzisiaj spojrzymy na to, i to jest też ciekawy element, który może być powodem do dyskusji, jak dzisiaj w ogóle odbieram niektórych autorów, którzy piszą taśmowo. Tutaj wyjaśnię, żeby już cię trochę z tego zwolnić, że między innymi powodem tego, że Rodziewicz tak pisał, oprócz tych potrzeb finansowych, było ogromne zapotrzebowanie na jej literaturę, szczególnie w latach 80. XIX wieku, a to z kolei wynikało z trybu publikacji.
publikacji, nie było tak dużo publikacji książkowych, ludzie po prostu czytali powieści w odcinkach w gazetach. No zresztą na tym wypłynął słynny Henryk Sienkiewicz. Tak, on był tym pierwszym, największym, no ale niestety dla niego, a stety dla Rodziewicz, Rodziewicz dość szybko zaczęła go gonić, a tak naprawdę, jak udowadniasz, była od niego popularniejsza przez pewien czas. Pewnie tam jakiś element zazdrości się wkradł, ale dlaczego o tym mówię? Bo interesuje mnie ta recepcja krytyki. Ona też nie była przychylna, ale później okazywało się, że nawet takie tuzy jak Miłosz, jak Krzywicka, za tą literaturę się brały i zapadały no się właśnie w niej. Bo to taka jest moc tych... Też mnie to zastanawiało, że bardzo często ludzie zaczynali, czytelnicy, chociażby jak Miłosz, brali do ręki jedną książkę i nagle łykali kilkadziesiąt. Bo taka jest jakaś dziwna właściwość tych powieści Rodziewiczówny. Jeszcze a propos zazdrości, to Żeromski nawet wprost pisał o zazdrości, no, że czytając Między ustami a brzegiem pucharu ciskał pióro, bo go zżerała zazdrość, bo tam są takie momenty dialogów i takie sceny. I nie wiem, teraz oczywiście to jakoś parafrazuję, ale... Ja chyba podpadnę, bo teraz powiem coś, co mi przyszło do głowy, przepraszam, bo tak, to też ma znamiona alfabet, zawsze ma znamiona trochę swobodnej rozmowy, że chyba sięgnę do Rodziewicz, czytałem Lato leśnych ludzi jako Łebek, ale chyba sięgnę po to, żeby samemu sobie udowodnić, że jednak lepsza Rodziewicz niż Żeromski. Ostatnio podchodziłem do Żeromskiego. Przepraszam wszystkich literaturoznawców, to po prostu jest bardzo trudne do czytania. Tak mówisz, ja nie czytam od studiów, przyznaję. Ja ostatnio czytałem słynny reportaż na proboszczu w Wyszkowie i ma to wszystkie cechy moim zdaniem, ale nie reportażu, znaczy ze współczesnej perspektywy. No ale wtedy Żeromski był hołbiony i miał pewnie to pisarstwo jego i inny wymiar. To skoro o pisarstwie, pojawia się w twojej książce takie bardzo ładne zdanie, że ona tą literaturą, tym jak pisała, trochę wygładzała rzeczywistość. Tak, to prawda, bo ona tworzyła baśnie i też często krytycy do tej kategorii baśni się odwoływali i mówili, że gdyby to były baśnie, no to wszystko super, to naprawdę można by to było kupić w całości, cieszyć się, że są takie ciekawe fabuły, które odrywają nas od rzeczywistości, no ale to miały być powieści obyczajowe i jako powieści obyczajowe się nie broniły, zwłaszcza z tym psychologizmem. Ale jeszcze do osób, bo to jest jedna bardzo ważna osoba, o której nie powiedzieliśmy, to jest Iwaszkiewicz, który się totalnie zachwycił Latem leśnych ludzi i w ogóle uznał tę książkę za jakąś taką kulminację duchowej. To jest też ciekawe, bo on tej kategorii używa, duchowej drogi pisarki, czyli jakby wiążąc też to jej doświadczenie pisarskie z doświadczeniem duchowym. Ja też tak to postrzegam. Wydaje mi się, że to są takie dwie ścieżki, które się u niej też w ciekawy sposób splatały. No więc on był zachwycony Latem leśnych ludzi. Jarosław Marek Grymkiewicz był też zachwycony Latem leśnych ludzi. Więc byli znani fani Rodziewiczówny, zdecydowanie. Ja też w tej części postmortem, takiej, która kończy, ale opowiada też o życiu Marii Rodziewicz, kiedy jej życie się skończyło, ale kariera dwudziestowieczna i aż po dzień dzisiejszy trwa, przywołuje kilka nazwisk osób, które były pod dużym wpływem Marii. Wydawać by się mogło, kiedy kończymy czytać prawdziwą historię biograficzną, że to kalendarium no, będzie takim dodatkiem. Ja miałem pierwszy, wiesz, taki odruch, aha, dobra, czyli uselekcjonowane fakty z życia autorki, żebyśmy mogli to jakoś wszystko ogarnąć. A potem okazuje się, że ono przebiegło jest to kalendarium, dlatego że tak jak powiedziałaś, ono pokazuje nam to, co dalej udowadnia, że autorzy, autorki mają swoje życie tak w literaturze, w odwołaniach, w nawiązaniach, w kolejnych publikacjach, w powracających falach popularności, bo przecież Rodziewiczówna, nawet sprawdzałem ostatnio będąc w księgarni, nadal gdzieś jest do znalezienia na półkach. No prawda. Jest do znalezienia na półkach, jest też czytana w bibliotekach. Nawet myślę, że bardziej. Nawet bardziej, pewnie tak. No, w latach dla mnie zrobiło wrażenie jej nakłady z lat 80. 500 tysięcy, a potem 300 do druku i to jednej powieści Wrzos. Mhm. Więc to są w ogóle astronomiczne liczby. Ona była bardzo długo, w lata 90. przyniosły jej taką popularność w rankingach czytelnictwa i ona cały czas tam z Mickiewiczem, Sienkiewiczem rywalizowała o podium. Do 2014 albo 2015, teraz dokładnie nie pamiętam, była jeszcze w czołówce w rankingach Biblioteki Narodowej. Już od kilku lat z tej czołówki wypadła. I myślę, że jest też mniej czytana, bo pewnie pokolenie jej czytelników też odchodzi i się zmienia. No i jestem ciekawa, czy ludzie jeszcze wrócą do tych książek.
To my wróćmy w takim razie do tematów, które są trudne. Mówiłaś o tym trudnym elemencie z jej biografii, o tym, o czym ci się ciężko pisało ze względu no, na porównanie poglądów twoich pewnie i poglądów postaci, o której piszesz. Dla mnie chyba tym najtrudniejszym elementem, oczywiście wpisanym historycznie i społecznie w kontekst tego, co działo się na przełomie XIX i XX wieku w bardzo różnych społecznościach, no to jest jednak antysemityzm. To, w jaki sposób ty bardzo konsekwentnie piszesz, jak ona prezentuje społeczności żydowskie w większości swoich opowieści i też jakie ma do nich podejścia. Jak było naprawdę? Z jednej strony mamy literaturę, a z drugiej strony mamy takie gesty, które ona wykonuje, które świadczą o tym, że no jest to społeczność, wobec której nie jest, nie pała jakąś taką ogromną niechęcią. Tak, no. I raz jest tak, znowu raz jest tak. I w literaturze się z tego wyłamuje i są książki, w których ta siła antysemickich obrazów, jak należałoby to nazwać, jest większa, a są książki, w których to jest właściwie wytłumione, i są książki, w których ona portretuje społeczności żydowskie pozytywnie, więc to jest w ogóle niesamowite, że ta paleta się tak zmienia. Mamy kilka relacji związanych z jej życiem, które tę antysemicką i straszną legendę przełamują nieco. Na pewno to, że odbudowała Heder, żydowską szkołę w Antopolu, kilka kilometrów od swojego dworu. Jest też bardzo ciekawa historia o komisarzu bolszewickim, który w czasie wojny polsko-bolszewickiej znalazł, kiedy Marii tam już nie było, bo ona wtedy się ewakuowała, postanowiła nie trwać na swojej placówce. No więc trafił na list dziękczynny w języku hebrajskim i ten list tak go poruszył, że postanowił dwór ocalić, więc nie wiemy, co w tym liście było, nie znamy jego treści, ale była taka przywoływana w prasie przez dziennikarzy, którzy zajeżdżali do Chruszowy w dwudziestoleciu historia o tym, czyli też list musiał dotyczyć jakichś zasług pisarki dla społeczności żydowskich. No mamy w końcu w latach 30., kiedy jest już antysemicka agitacja się rozkręca na całego, to wiemy, że Maria Rodziewicz wysyła pieniądze, przekazuje pieniądze na potrzeby najbiedniejszych żydowskich społeczności. Jest dobrze wspominana, więc to jest bardzo niejednoznaczny obraz. No i przychodzi wojna, w czasie której ona też w jakiś dziwny sposób znajduje się blisko akcji pomocowej, polskiej akcji pomocowej dla ludności żydowskiej i zbliża się do Zofii Kossak-Szczucki, ale ja bardzo długo szukałam tam też konkretów, czy ona podpisała protest, słynny protest Kossak-Szczuckiej, czy go nie podpisała, no i nie wiem tego. Mogę tylko stwierdzić, że była bardzo blisko. I znowu, nawet jeżeli sięgniemy do takiego małego wycinka, to co w twojej książce bardzo mi się podobało i za co ci dziękuję, to jest to, że ty nie poprzestajesz na małym, tylko pokazujesz bardzo szeroki kontekst. Bo to, że ona pomagała, mogło wyniknąć z tego, że na przykład mamy czas wyjścia z wielkiego kryzysu. To raz. Z drugiej strony pomyślałem sobie, że być może jak samemu dostajesz w kość, to też jesteś może bardziej przyjazna dla tego, co było dla ciebie innością i odmiennością. Ona w tym czasie mocno dostaje, między innymi od satyryków. Tak. Staje się taką zabawką trochę. Jest kilka takich postaci, z których się po prostu społeczność inteligencka naśmiewa. I to ostrze satyry jest bardzo mocne. Dzisiaj podzielibyśmy, że to jest niedopuszczalne i że to dyskryminacja jest po prostu. A to jest tylko jeden, w zasadzie tak naprawdę dwa wątki poruszyłem. Ona też już jest starszą osobą, konserwuje się, mówiąc bardzo, bardzo wprost, no ale też nastroje w ogóle w latach 30. to są nastroje bardzo trudne. Bardzo trudne, bo tak jak wspomniałeś o kryzysie gospodarczym, ona to się, wiadomo, rolnictwo dotknęło to w stopniu ogromnym. Polesie to w ogóle był bardzo biedny obszar, tam była straszna bieda. Oczywiście ta pierwsza połowa lat 30., lata kryzysowe, odciskają też swoje piętno na majątku Marii Rodziewicz. Ona miała bardzo skomplikowaną sytuację, taką polityczną, bo była zdecydowanie antysanacyjna, ale no i to ją troszkę popychało w stronę, a nawet nie troszkę, popychało ją w stronę endecji, do której się zbliżała, a równocześnie ona w jakiś sposób próbowała zachować swoją polityczną neutralność i bardzo często osoby piszące o niej, te, które ją znały, jakie Jadwiga Skiermont czy Hieronim Tukalski-Nielubowicz, który, jej chrześniak, który napisał pierwszą biografię pisarki, bardzo podkreśla jej apolityczność i to, że ona jednak była poza. Ja czasami miałam wrażenie, że jednak ona w tym swoim naiwnym idealizmie i zaślepiona swoją misją faktycznie roiła sobie jakąś apolityczność. Ale jak ona była apolityczna chwileczkę? Bo przecież piszesz od niej przez długi okres jako chateczce, tak. A później w latach 30. właśnie piszesz, że oficjalnie
dystansuje się od polityki, że obóz Zjednoczenia Narodowego, mm-hmm. którego jest blisko, tak naprawdę mówię ja nie, ale w strukturach okręgowych znajdujesz, że tam tak, się pojawia. Tak, to prawda, to jest świetne, że ona publicznie dyskusję prowadzi w prasie i mówi dziękuję, wypisuje się, jesteście niehonorowi i w ogóle nie wypełniacie swoich 5 zasad, które mieliście wypełniać, a równocześnie 3 dni później, czy tam w jakimś krótkim czasie, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale w tym czasie znajduje ją w dokumentach okręgowych, to prawda. No i nie wiemy, czy tam trafiła jeszcze z jakichś wcześniejszych list i może ktoś ją przepisał, tych szczegółów nie znamy. A czy ta aktywność w Ozonie jest taką jedyną konkretną aktywnością polityczną, na którą ja trafiłam? I to nie była długa aktywność, chyba to nie był rok nawet, więc to nie trwało długo. Tak jak wspomniałeś, ona w tym czasie jest już bardzo schorowana, jest też obśmiewana, bo jest bardzo łatwym celem, bo jest taką dziwną pisarką, którą tylko czytają kucharki i mieszka gdzieś w jakiejś głuszy i jakoś konsoliduje się z tymi środowiskami konserwatywnymi, katolickimi, endyckimi, czy tam zbliża się do nich, no a równocześnie jest bardzo niedookreślona pod względem fizycznym i oczywiście, że ta jej męskość, ta niebinarność, którą może bardziej ja widzę w niej, zwłaszcza w tym czasie, jest wyśmiewana. Zastanawiam się, czy ona się czuła spełniona. A jeśli tak, to na jakim polu najbardziej? Bo wiesz, bo z jednej strony tak, ma sukces pisarski, później w zasadzie wystarczy, że wznawia kolejne mm-hmm. wydania swoich powieści i to pozwala jej się utrzymywać. Ma takie okresy, kiedy po prostu bardzo mało pisze i to jest jedna rzecz. Z drugiej strony potrafi powiedzieć, nie, tej nagrody literackiej nie przyjmę. Z innej strony wysoce ceni sobie odznaczenia, piszesz o tym, że najbardziej ceni sobie odznaczenia żołnierskie, obroczyni Lwowa, honorowego członka 83. pułku Strzelców Poleskich imienia Traugutta. Tak, i to do trumny chcę mieć włożone. I to jest w ogóle fenomen. To znaczy, że rzeczywiście, wiesz, a może właśnie na wsi, tej zadłużonej, tam, gdzie ma się czuć panią, ale ta sytuacja cały czas się zmienia, gdzie cały czas są jakieś problemy. Czuje się... Ja myślę, że ona tam czuła się szczęśliwa i chyba jednak nie byłaby tam, gdyby tego poczucia szczęścia paradoksalnego, mimo wszystkich nieszczęść wokół, nie odczuwała ta... Niewątpliwie natura jest w ogóle bardzo ważna w jej życiu i to jej przywiązanie do ziemi. Ona w mieście potrafiła wytrzymać tylko zimą, czyli wtedy, kiedy też dni są krótkie i zamiera ten wiejski rytm życia, nic się nie dzieje, to wieś z kolei była dla niej, miała pewnie jakąś formę może depresji sezonowej, bo to jest bardzo konsekwentne u niej, że zawsze zimą uciekała do miasta. No ale to miasto już o innych porach roku, czyli tych ciepłych, od wiosny do jesieni, było dla niej nie do zniesienia. Ona potrzebowała tej poleskiej przyrody, tej dziczy, głuszy i samotności. No to był jej świat. Ona go znała od dzieciństwa, bo to też jest ważne, że wychowując się kilka lat w Warszawie, jednak najpierw wychowywała się, wróciła tam z przerwą na Jazłowiec, ale no, to był świat, który najlepiej znała. I teraz gdybyśmy pogrzebali w tych wątkach ziemiańskich, to moglibyśmy mieć taki obraz kobiety w męskim stroju, która zarządza majątkiem, więc trzyma ten majątek twardą, acz czasami łaskawą ręką. A z drugiej strony, wiesz, mam takie poczucie, że ona była gdzieś, potrafiła być bardzo patetyczna. Ale to jest tylko moje przeczucie, mm-hmm. w sensie, że, tak, że jak nie, czytam... Tak, oczywiście, tak było. To jest taki paradoks. Z jednej strony bardzo patetyczna, a z drugiej bardzo taka pragmatyczna, prosta, prostacza wręcz. Ona też tego sobie mówiła, że wiesz, już miała takie zamiłowanie do w ogóle prostoty wszystkiego i życia. To, że ona się z tego dworu chętniej wynosiła do chaty w lesie, w której panowały bardzo prymitywne warunki. No ale ta patetyczność, tak, też związana, bardzo dobrze widoczna w tych odznaczeniach wojskowych wszystkich, że to kultywujemy. Tylko my na to patrzymy inaczej, a z pewnością to było inne doświadczenie kogoś, kto przez te wojny przechodził i widział, że urodził się w kraju, którego nie było, a z którym czuł identyfikację. Potem ta Polska zaczęła się wyłaniać, więc ona poszła w to, na 100% się w to rzuciła i my oczywiście już widzimy przetworzoną tę tradycję całą patriotyczno-historyczną. Ona ją tworzyła. Tworzyła ją w czasie II wojny światowej między innymi. Bohaterski wątek udowadnia, że ona rzeczywiście miała kontakty ze strukturami AK i że te miejsca, w których była, często stawały się miejscem konspiracji różnych tak, papierów, jak, broni. Tak, jak najbardziej była związana z konspiracją też w jej mieszkaniu. No i przypomnijmy tylko, że ona jest wtedy grubo po 70 jakoś, nie? Grubo, no. Tak, no już do 80 i jest osobą już mocno schorowaną. No.
Tak, ale mimo wszystko chce być wciąż w tej to jest ten fenomen, akcji, nie? W działaniu, no też w tej stolicy. To byłoby dla niej w ogóle niewyobrażalne się gdzieś wynieść z miasta i szukać w ogóle jakichś innych dróg, nie mówiąc o jakimś wyjeździe za granicę. To jest też ciekawe, no, że ona jednak zdecydowała się trwać i będąc osobą schorowaną w stopniu bardzo wysokim, chciała być w centrum walki, wydarzeń i czuła tę swoją misję. Bo powiedzmy tutaj jeszcze, że to jest jeszcze taka opowieść, jeżeli spojrzymy na to, co dzieje się z twoją bohaterką w czasie II wojny światowej, to z jednej strony jest taka bardzo heroiczna opowieść, ale z drugiej strony jakaś tak nieprawdopodobnie zwyczajnie tragiczna. To znaczy ona jako włościanka, ziemianka traci wszystko. Nie wie tak naprawdę do końca, co się z tą ziemią dzieje. Ma tam swoich informatorów, ucieka, bo musi, tuła się, bierze udział w powstaniu, ale tak naprawdę chowa się, choć nie chowa się, bo mówi, że ona będzie tutaj w słońcu umierać i że nie będzie się chować w piwnicach i że jak ma umrzeć, to teraz. Jest okradana z drugiej strony, bardzo często ludzie wiedząc, że to Rodziewiczówna, ratują jej życie tak naprawdę, albo pomagają jej przetrwać. Tak, to jej daje taki immunitet. To jest ciekawe, że razem z Jadwigą Skirmunt dostają bardzo dużo paczek z żywnością, cały czas jakieś datki. Przychodzą młodzi ludzie, harcerze, pomagają. Młodzież walcząca, więc to jest ciekawe, że wszyscy ją jakoś próbują ochronić i to, że jest Rodziewiczówną, bardzo, bardzo jej pomaga w przetrwaniu i też w tej ich tułaczce już powstańczej, tragicznej. Im się udaje znajdować schronienie, przynosić się tu na jedną noc, tam na jedną noc, tu na jakiś czas dzięki temu, że Maria jest Rodziewiczówną. Ale to jest tragiczne, no. To jest ta końcówka życia jest dla mnie, wiesz, ja o tym zapominam już, bo też muszę pewne rzeczy wypierać, uwalniać ze swojej pamięci, ale teraz jak o tym rozmawiamy, to no to jest tak, że mnie to ściska za gardło, jak o tym myślę, bo nie wiem, jak one to przetrwały. Wydaje mi się to zupełnie nieprawdopodobne i ta jej siła i to, że ona właśnie potrafiła powiedzieć, że dobra, to już trudno, ja tu siedzę na tym trzecim piętrze, jak zginąć, to w słońcu. No ale nie ginie, mimo wszystko, chociaż roztrzaskują się obok dachy kamienic i lecą całe kondygnacje, a jej się udaje, cały czas jej się udaje, udaje się wyjść z tej stolicy, to jest niesamowite. Możesz się nie zgodzić i mnie zbeształ, ale myślę sobie, że w tym okresie też jest taki motyw, o którym trochę powiedzieliśmy w kontekście powieści. To znaczy, że ona mimo wieku, jak bohaterowie ze swoich powieści, po prostu działa, zmienia rzeczywistość. Nawet na takich małych odcinkach, tak trudnych, jak te w czasie wojny. Nawet przy tak ograniczonych środkach. Tam są takie dowody tego, że ona wtedy, kiedy może, działa. Wydaje mi się to bardzo, bardzo znamienne. Ta jej historia zatacza koło. Ona była szczęśliwa. Ten jeden z najbardziej szczęśliwych okresów to jest ten, który później przeniosła do powieści, do Lata leśnych ludzi, czyli ta chatka i ta ważna bardzo idylla, taka ucieczka od ucieczki jeszcze. A jej życie kończy się też w chacie. Kończy się w chacie i tylko kończy się w tym najgorszym momencie, czyli jest początek listopada, jest szaruga, przychodzą najgorsze dni w roku dla niej, co z pewnością też odbiera jej jakąś motywację. Do Warszawy wrócić nie może, bo Warszawy już nie ma. Tak, bo Warszawy już nie ma. Bo to jest po powstaniu. Jest po powstaniu, chata jest niedaleko Skierniewic. No i umiera w niej. Umiera na zapalenie płuc, oczywiście z braku antybiotyków, ale też w ogóle z wycieńczenia organizmu. To jest, ona musiała mieć tak ogromne problemy już na początku tego listopada, biorąc pod uwagę tej astmę, rozedmę płuc, osłabienie mięśnia sercowego. To, że ona cały czas te choroby górnych dróg oddechowych też ją cały czas dręczyły. Więc no, umiera. Umiera nie mając nic, kompletnie. Poza Jadwigą, przepraszam, która jest nią do końca. Motto, które pojawia się gdzieś pod koniec książki, to jest: żyć trzeba tak, by się ni życia, ni śmierci nie bać. To jest motto Rodziewiczówny, Rodziewicz. Z tego, co nam wyszło i tobie w tej opowieści, to ona rzeczywiście konsekwentnie to motto starała się wprowadzać w życie, żyć według tej reguły. Myślę, że tak. Jak najbardziej. Tu nie mam co do tego wątpliwości. Rodziewiczówna, gorąca dusza. To tytuł książki, o której rozmawiałem z Emilią Padą. Za rozmowę Emilii, autorce, bardzo dziękuję. Dziękuję też wydawnictwu literackiemu, które współpracowało ze mną przy powstaniu tego odcinka Alfabetu Wojtusika. Wielkie dzięki także dla patronów i patronek, którzy wspierają mnie dzielnie na patronite.pl. Można do tej grupy cały czas dołączać. Szczegóły znajdziecie na patronite.pl.
Partnerem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie. Tam znajdziecie największy wybór audiobooków po polsku. W tym taki rarytas jak biografia Simony Kossak. Simona, opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Autorką tej książki jest oczywiście Anna Kamińska. Audiobook czyta Kinga Price. Opowieść o buntowniczce z Białowieży, świetnie interpretowana przez panią Kingę Price. To jest propozycja, którą wam serdecznie polecam z bogatego wyboru Audioteki. A my, mam nadzieję, w wersji na bogato, spotykamy się już niebawem w kolejnym odcinku Alfabetu Wojtusika. Do usłyszenia.